Cześć, witajcie na kanale Twoje DIY. Dzisiaj chcę Was zabrać w podróż, która będzie się zwała metamorfozą przedpokoju w domku jednorodzinnym. Bo tak to się składa, że bardzo często po macoszemu traktujemy właśnie to pierwsze wejście do domu, czyli przedpokój, które tak naprawdę powinno być najładniejsze pomieszczenie w domu i być jego wizytówką. Tutaj w tym przedpokoju czegoś zabrakło, zdecydowanie. Ściany są ładne, wygładzone, pomalowane. Niestety płytki, ktoś miał dużą fantazję i każda jest w innym kolorze, odcieniu, fakturze. Po prostu wyłożono, czym chyba było. Meble też są jakieś przypadkowe, gdzieś z domu zniesione. Generalnie brakuje temu przedpokojowi jakiegokolwiek uroku, ale też brakuje funkcjonalności, czyli nie za bardzo są wydzielone strefy, gdzie można zdjąć rzeczy, gdzie można je odłożyć, gdzie schować buty, gdzie ewentualnie usiąść i te buty zmienić, więc czas temu pomieszczeniu nadać trochę więcej elegancji, a przy okazji też dobrej funkcjonalności. To teraz takie małe, szybkie wprowadzenie, co po kolei będzie robione. Więc zaczynam od tego, że trzeba tutaj wynieść wszystko i opróżnić to pomieszczenie. Ściągnąć firany, karnisz, wszystkie elementy, jakiś tutaj stary wieszak za mną wisi. To wszystko trzeba pościągać, ewentualnie zrobić gdzieś tam wyprawki, zaprawki gładzią, żeby to wszystko ładnie wyrównać. No i przede wszystkim niestety trzeba skuć płytki, ponieważ drzwi, które są tutaj w tym wnętrzu, są zbyt nisko, żeby na przykład podłożyć panel, który planuję tutaj położyć. Mimo tego, że to są płytki i w sumie na nie normalnie i jesteśmy w stanie położyć sobie nową podłogę, to absolutnie nie ma znaczenia, chyba że płytki są ruchome, ale tutaj jest wszystko ok, więc mogłabym potencjalnie położyć sobie panele na płytki, ale niestety nie. Drzwi są zbyt nisko zawieszone, nie jestem w stanie tam podłożyć panela, więc nie ma opcji. Trzeba te płytki skuć, więc to będzie najcięższa robota w tym pomieszczeniu, ale jak ten etap się przejdzie, to tak naprawdę już leci z górki. Na ścianach będę malowała pasy i na pewno tam jakieś niewielkie elementy trzeba będzie poprawić. Położę podłogę, pasy będą na ścianach i potem ustawię meble. Mam już taki całkiem fajny pomysł tutaj w głowie, więc tylko teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się do roboty z werwą i ochotą, a mam dużo chęci, bo myślę, że ta metamorfoza będzie naprawdę spektakularna i Wam się będzie podobała. Całkiem nieźle uporałam się z tym pomieszczeniem, ale echo. Zdarte są płytki, było tyle kucia, że głowa mała, przy tym aparat w ogóle nie wchodziło w grę, żeby tutaj z aparatem wchodzić, bo był kurz, brud i naprawdę było źle. Zrobiłam zaprawki na dole, ponieważ pozbyłam się cokołu z płytek, więc trzeba było tam po prostu porządnie zaklejstrować gładzią, więc to zostało zrobione. Jeszcze gdzieniegdzie trzeba było poprawić, bo to wszystko powpadało, ale już jest wygładzone, już jest ładnie i teraz najprzyjemniejszy etap, czyli malowanie. I do tego oczywiście używam mojego ulubionego magnata Ceramic Iker, czyli farba o ponadprzeciętnych możliwościach, bo oczyszcza pomieszczenie z formaldehydu, czyli z tego bardzo szkodliwego kleju, który najczęściej występuje przy klejeniu mebli. A ta farba ma cudowne zadanie, szczególnie teraz na jesień, że to powietrze oczyszcza. A tu, w tym przedpokoju, to jest bardzo ważne, Wam powiem, bo to jest osiedle domków jednorodzinnych i niestety tutaj wiele osób jeszcze pali w piecach, więc to powietrze nie jest zbyt ciekawe. Ale magnat, jaki kolor
szlachetna biel idzie na początek, a potem Wam pokażę, bo mam jakiś pomysł, żeby to pomieszczenie jeszcze właśnie farbą odmienić, pokażę Wam trzy odcienie farby i zdecyduję wtedy, która z tych farb leci na ścianę, bo mam tutaj zamiar wykonać pasy. Będą pasy na ścianach, aby ten pokój zrobił się bardziej, przedpokój zrobił się bardziej ekskluzywny i elegancki. Oprócz bieli w tym pomieszczeniu będzie jeszcze kolor. Poszłam tutaj w paletę beżową. Pomieszczenie ma być eleganckie, ale też stonowane i takie ciepłe i przytulne, więc myślę tutaj o tych trzech kolorach i to jest alabastrowy jaspis, majestatyczny aragonit i tajemniczy bronzyt. I powiem Wam, że nadal nie wiem, co ja tutaj położę. Zaraz zawołam moją mamę, niech ona po prostu zdecyduje, jaki kolor jej tutaj odpowiada. Ten wydaje mi się totalnie za jasny. Moje tutaj między tymi dwoma, moje wybory by się wahały między tymi dwoma kolorami. I myślę, że ten kolor nadałby takiego fajnego charakteru temu pomieszczeniu, ale ponieważ ja tutaj nie mieszkam, to dam zdecydować właścicielce. Można powiedzieć, że najtrudniejszy etap tego remontu jest za mną. Wczoraj udało mi się ogarnąć całe pomieszczenie na biało, więc jest pięknie już wymalowane, idealnie, nic nie trzeba poprawiać, raz wystarczyło. I w tej chwili są już panele położone, więc tak naprawdę najkrótsza robota jest wykonana. Ale teraz na dwóch ścianach wykonam pasy w kolorze, który tutaj wybrałam, tajemniczy bronzyt, a w zasadzie właścicielka tego pomieszczenia. I na koniec jeszcze założę listwy. No a potem będę urządzać, ale to już w kolejnym filmie. Więc teraz zobaczcie, jak maluję pasy, jak wykańczam listwami i na ten moment to pomieszczenie będzie praktycznie wykończone. Część remontowa już jest zakończona, ściany są pięknie pomalowane, panele położone, wszystko wykończone listwami i teraz tak naprawdę można urządzać, ale to pokażę Wam w kolejnym odcinku. A teraz chciałabym Wam tylko podsumować, że takie pomieszczenie jak przedpokój też może być jasne,
przytulne i bardzo eleganckie. Tutaj zastosowane pasy i to tylko pasy, które wykonałam poprzez malowanie, spowodowały, że to pomieszczenie zmieniło absolutnie swój charakter i mam nadzieję, że teraz wygląda rzeczywiście bardzo klasycznie, ale też ma to coś. Pasy tutaj w moim przypadku zrobione pionowo, powiększyły trochę powiększenie w górę. Jeżeli robicie pasy poziome, to automatycznie pomieszczenie wydłużacie, więc w zależności od tego, jaki macie metraż przedpokoju czy pokoju, możecie optycznie troszeczkę pasami to pomieszczenie zmienić. Nie musicie się kompletnie bać jasnych kolorów w takich wnętrzach, nawet przechodni, gdzie jest większy ruch, gdzie ściany są narażone na jakieś obicia czy obtarcia, dlatego że mając flamoodporną farbę jak magnat, ceramik i ker, możecie po prostu spokojnie mieć te ściany białe, bo one po prostu są łatwe do czyszczenia i zmywania, więc to jest żaden problem, żeby mieszkać i wchodzić do jasnego pomieszczenia. To na ten moment ja się z Wami żegnam. Ta metamorfoza była naprawdę duża. Pozbyliśmy się starych kafelek, które były naprawdę odjechanie położone. Ściany zostały wyszpachlowane, wygładziowane dodatkowo, bo gładź już była, ale i zmieniony kolor, co jest w zasadzie tutaj kluczowym składnikiem tej metamorfozy. No i położona nowa podłoga. Wcale nie stawiałam tutaj na kafelki z tego względu, że panele są dużo cieplejszą, drewnopodobne są dużo cieplejszą podłogą i wyglądają też moim zdaniem w takich pomieszczeniach bardzo dobrze. A przy wysokiej klasie sterylności to taki przedpokój spokojnie dłużej może tutaj przetrwać i ta podłoga na pewno da radę. Druga sprawa, że przy tak ciemnych panelach nie widać brudu, co też warto przemyśleć sobie w przedpokoju, bo im jaśniejsza podłoga, tym więcej sprzątania. To ja na ten moment się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Koniecznie dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i zaglądajcie na bloga, bo tam się bardzo dużo dzieje. A my widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie to pomieszczenie już urządzę, umebluję i pokażę Wam takie przed i po w komplecie.